Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zatrważający przykład dla całej Europy. To przeczytamy we wspólnym rozkazie Adolfa Hitlera i Heinricha Himmlera z 1 sierpnia 1944 roku, wydanego wieczorem tego dnia. Wydaje się, że to jest jeden z takich najbardziej charakterystycznych dowodów germańskiej pychy, germańskiej buty, ale również, zdaje się, świadectwo zaskoczenia Niemców tym, że powstanie wybuchło. Czy Niemcy rzeczywiście byli zaskoczeni wybuchem Powstania Warszawskiego? Czy zaskoczeni byli Polacy? I czy istnieje jedna wersja opowieści o Powstaniu Warszawskim, której powinniśmy się trzymać? Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z moim kolegą z Muzeum Historii Polski, Sebastianem Pawliną. Dzień dobry, witam Państwa. Czy Niemcy rzeczywiście byli zaskoczeni wybuchem Powstania Warszawskiego? To jest pytanie, na które w historycy starają się odpowiedzieć od wielu lat, od wielu dekad i tak naprawdę cały czas nie mają jednej dobrej odpowiedzi. Różne relacje, dokumenty wskazują na to, że różne przesłanki do Niemców docierały. Stopień zinwigilowania podziemia polskiego przez niemieckie służby specjalne, przez gestapo był na tyle duży, że no, całkiem dobrze się orientowali w planach, różnych poczynaniach nie tylko Armii Krajowej. Więc do pewnego stopnia na pewno sobie o tym zdawali sprawę z tego, że to powstanie może wybuchnąć. Nie wiedzieli tylko kiedy i na jaką skalę. Natomiast o tym, że ono się zacznie, to prawdopodobnie dobrze o tym wiedzieli. Ten rozkaz Hitlera i Himmlera łączny, który zacytowałem wcześniej, on, tak jak mi się wydaje, jest świadectwem tego, że Niemcy są zaskoczeni, że są zaskoczeni może nie tym, że w ogóle powstanie wybuchło, ale tym, jak bardzo jest intensywne. W jakimś sensie tym, że Polacy, podludzie wedle ich rasistowskiej ideologii, mogą w ogóle rzucić wyzwanie rasie panów, czyli Niemcom. Ale może też chodzi o to, że sukcesy pierwszych godzin powstania rozwścieczyły Niemców. Tutaj na pewno jest troszkę kwestia tego zdziwienia, że tak jak powiedziałeś, tym, że Polacy się w ogóle zdecydowali na to, no po 5 latach okupacji, po 5 latach niszczenia społeczeństwa, mogłoby się wydawać, że no Polacy nie będą na to gotowi, a jednak się zdecydowali. Czy mogły to spowodować takie podejście, sukcesy pierwszych dni, pierwszych godzin powstania? Wydaje mi się, że nie, ponieważ trudno mówić o jakiejś dużej liczbie tych sukcesów. Tak naprawdę pierwszego dnia tych sukcesów było dosłownie do policzenia na palcach dwóch rąk i w tym jeden naprawdę, naprawdę poważny. O godzinie 17 dokładnie na magazyny na ulicy Stawki uderzył oddział dyspozycyjny A, kiedy w okręgu warszawskiego Armii Krajowej. Był to jeden ze zdecydowanie najlepiej uzbrojonych, najlepiej wyszkolonych oddziałów Armii Krajowej w Warszawie. Oddział, który się do tego zadania przygotowywał przez poprzednie kilka dni. Oddział, który był jako jeden z niewielu uzbrojony praktycznie w 100%. I rzeczywiście udało się w krótkim czasie zająć obiekt, który okazał się być potem obiektem bardzo ważnym, ponieważ z magazynów na Stawkach, na których Niemcy mieli zgromadzone nie tylko umundurowanie, to znane przecież z licznych zdjęć z powstania, te panterki właśnie powstańcze pochodziły ze Stawek, ale także ogromne ilości jedzenia, które przetransportowane na Stare Miasto pozwoliły tej dzielnicy przetrwać przez kolejny miesiąc w stanie tak naprawdę długo bardzo dobrym. Gdy Śródmieście głodowało, Stare Miasto tego jedzenia miało w pewnym momencie no, po prostu w brud. Więc to rzeczywiście był poważny sukces powstańczy, ale no właśnie, to był jeden z niewielu sukcesów powstańczych pierwszego dnia. No dobrze, więc jeżeli tych, to odwróćmy w takim razie sytuację, jeżeli tych sukcesów było tak mało, no to znaczy powstanie było dobrze przygotowane. Powstanie na pewno nie było dobrze przygotowane, powstanie było, no właśnie tutaj się pojawia to co roku powtarzane pytanie, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy powstanie miało sens, tak, to jest tak, czy miało sens, no to jest tak naprawdę temat na zupełnie osobną opowieść, natomiast czy powinno wybuchnąć? Nie, nie powinno wybuchnąć, ponieważ nie miało szans absolutnie żadnych. Było źle przygotowane, przede wszystkim nie było tak naprawdę wojska przygotowanego do tego, żeby to powstanie prowadzić. No i też jeden bardzo ważny problem. Dowództwo powstańcze było w bardzo dużym stopniu uzależnione od tego, co się będzie działo na froncie pod Warszawą, po stronie Armii Czerwonej. Co będzie robiła Armia Czerwona, tego nikt nie mógł przewidzieć. Absolutnym błędem było myślenie ze strony dowództwa Armii Krajowej, że Rosjanie wjadą czołgami prosto do Warszawy, zajmą miasto, ponieważ Rosjanie tak nie robili. Gdy zajmowali kolejne miasta na wschodzie, zbliżając się do Warszawy, zawsze schemat polegał na tym, że okrążali to miasto, a następnie je po długich walkach po prostu zdobywali, niszcząc przy okazji zabudowę. Więc no,
założenie dowództwa Armii Krajowej, że tym razem będzie inaczej, no było absolutnie pozbawione jakichkolwiek podstaw. Dodatkowo zakładano, że powstanie potrwa no, maksymalnie kilka dni. Antoni Chruściel-Monter przewidywał, że Niemcy wycofają się głównymi arteriami na zachód, dlatego zabronił w ogóle tych arterii zajmować, blokować Niemcom, ponieważ no, chciał otworzyć im po prostu drogi ucieczki. A tymczasem Niemcy zdecydowali się wykorzystać te arterie w zupełnie inny sposób, żeby przerzucać wojska właśnie na front, na drugą stronę Wisły, pod Warszawę, żeby tam się bić z Armią Czerwoną. A więc te takie podstawowe błędy w planowaniu niestety spowodowały, że powstanie zamiast trwać kilka dni, trwało 63 dni. Jest taka znamienna rozmowa, którą przeprowadził dowódca tego właśnie wspomnianego przed chwilą oddziału dyspozycyjnego A, Tadeusz Iwatowski, pseudonim Olszyna, ze swoim zwierzchnikiem z okresu konspiracji, Józefem Rybickim, pseudonim Andrzej. Rybicki przyszedł na Wolę, gdzie oddział stacjonował, no i pytał się, jak generalnie wrażenia po pierwszych dniach, to był 4 sierpnia. Maj Iwatowski opowiada mu, że generalnie jest bardzo ciężko, że są duże straty, i że on przewiduje, że to skończy się dramatem. I Rybicki zapisał w swoich wspomnieniach, że usłyszał wtedy od swojego podwładnego, że powstanie albo udaje się w ciągu kilku dni, albo przy przewlekaniu pada i nie podnosi się. I to był dokładnie scenariusz, który spotkał powstanie warszawskie. No dobrze, a spróbujmy sobie wykonać jeszcze krok wstecz i porozmawiać o tym, w jaki sposób struktury Armii Krajowej, która była główną siłą walczącą w Powstaniu Warszawskim, też główną siłą po prostu polskiego podziemia, tak politycznego, jak i militarnego. Jakie bolączki Armii Krajowej wpłynęły efektywnie na to, jak wyglądało Powstanie Warszawskie i co też możemy powiedzieć o innych organizacjach? Tutaj przede wszystkim na pierwszy plan oczywiście wysuwa się kwestia stricte militarnego przygotowania do prowadzenia tak długotrwałych, tak skomplikowanych działań, z jakimi mieliśmy do czynienia w Powstaniu Warszawskim. Armii Krajowej przede wszystkim brakowało broni. Tak naprawdę w dniu 1 sierpnia uzbrojenia starczyło według wyliczeń historyków dla około 17% powstańców. To jest bardzo mało, tak? Czyli tak naprawdę nawet nieco piąty powstaniec miał broń, ale to jest tylko broń, która była rzeczywiście tak jakby w magazynach, a nie całą broń z magazynów udało się wyciągnąć, więc tak naprawdę realne wyniki tego uzbrojenia procentowo były jeszcze niższe, więc no, zdarzały się sytuacje, jak na przykład na Mokotowie 1 sierpnia, gdy zdobywano niemiecką dzielnicę policyjną, bardzo dobrze ufortyfikowaną, jeśli tak mówię, uzbrojoną, broń maszynową, działka najróżniejszego typu, gdy jeden z oddziałów szedł, mając jeden sten na 3 osoby. Jeden żołnierz szedł ze stenem, drugi szedł z magazynem, z magazynkiem, a trzeci bieg, w razie czego gdyby któryś z nich zginął, to żeby przechwycić broń. Więc sten, czyli pistolet maszynowy. Pistolet maszynowy, tak, więc to pokazuje, jaki był problem z uzbrojeniem w Armii Krajowej. Ten oddział dyspozycyjny, o którym wspomniałem, że był jeden z lepiej uzbrojonych oddziałów, ale on był tak dobrze uzbrojony, ponieważ on prowadził działania zbrojne w zasadzie już od roku 1943, a nawet troszkę wcześniej, jeżeli poszukać jego korzeni. I takich oddziałów, które były rzeczywiście dobrze uzbrojone, które były dobrze wyszkolone, bo miały ze sobą już najróżniejszego typu starcia, tak naprawdę w skali Armii Krajowej w Warszawie oblicza się, że to było około 50 000 żołnierzy w całym okręgu warszawskim i tutaj w okolicach Warszawy. No to było dosłownie kilka tysięcy tak naprawdę ludzi, którzy należeli rzeczywiście do tego KEDYW-u, Okręgu Warszawskiego, do KEDYW-u Komendy Głównej, czyli tych oddziałów, które rzeczywiście od roku 1942-1943 prowadziły te działania zbrojne. Ale to też były zazwyczaj działania zbrojne obliczone na to, żeby bardzo szybko uderzyć na przeciwnika i w ciągu kilku dosłownie minut, najlepiej kilkudziesięciu sekund uciec z miejsca akcji. Więc to nie były oddziały też przygotowane na prowadzenie długotrwałych, wyniszczających działań w warunkach miejskich, a bitwa w warunkach miejskich jest niezwykle wyczerpujące dla każdej armii tak naprawdę, co pokazuje doskonale II wojna światowa. Więc ten brak wyszkolenia, brak uzbrojenia, to był problem absolutnie podstawowy, ale też problemy wynikające z braku dowódców, którzy byliby przygotowani na to. Tak naprawdę Armia Krajowa była w dużej części armią ochotniczą. Żołnierzy, którzy mieli ze sobą przeszkolenie wojskowe, to przedwojenne, to też był tylko jakiś niewielki procent tak naprawdę. Wiele oddziałów no to byli młodzi chłopcy, młode dziewczyny, którzy dopiero w okresie wojny chyba dorastali, nie mieli wcześniej okazji nawet zobaczyć broni. Wielu z nich w okresie konspiracji nawet nie wzięło do ręki karabinu, nie wzięło do ręki granatu. A tu nagle 1 sierpnia muszą zdobywać umocnione pozycje niemieckie, zdobywać mosty. Tak, no, to się absolutnie nie mogło udać. Jest jeszcze kwestia łączności. W warunkach miejskich, żeby prowadzić skutecznie działania, trzeba mieć znakomicie działającą łączność, możliwość podejmowania decyzji w ciągu kilku minut, bo taka jest dynamika walk miejskich,
Tymczasem w Warszawie był z tym bardzo duży problem. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy dowódca Armii Krajowej Bonter chciał wysłać jakiś meldunek, na przykład, nie wiem, na Żoliborz czy na Mokotów przez radiostację, to tak naprawdę musiał wysyłać meldunek do Londynu, a następnie z Londynu był wysyłany na Żoliborz, ponieważ tak były skonstruowane te radiostacje, że nie było możliwości bezpośredniego połączenia. I zanim ten meldunek przeszedł przez Londyn na Żoliborz czy na Mokotów, to on już dawno temu przestawał być aktualny, więc... No tutaj ten problem dowodzenia był tutaj rzeczywiście jednym z takich poważniejszych bolączek. Stąd na przykład narodziły się kanały. Kanały narodziły się właśnie dlatego, że dowództwo musiało mieć jakąś łączność z tymi odciętymi dzielnicami, więc zaczęto szukać tych właśnie dróg podziemnych. Mhm. Ale do kanałów, jeżeli pozwolisz, zaraz przejdziemy. Ja chciałem właściwie, bo z tego co mówisz, to wynika, że tylko jakiś nieduży procent, tak jak powiedziałeś, garnizonu warszawskiego czy żołnierzy okręgu warszawskiego AK był przygotowany, wyszkolony, uzbrojony, jakkolwiek też doświadczony w ogóle prowadzeniem działań wojennych, a znowu mówi, czy działań wojskowych, działań militarnych, zbrojnych w sensie ścisłym, ale to znowu chyba jest tak, że Armia Krajowa była, powiedzieliśmy, największą, najważniejszą, pewnie najlepiej zorganizowaną siłą, a co z innymi organizacjami? No, przychodzi mi do głowy Armia Ludowa, którą przez okres 45-89 kreowano, no nie chcę powiedzieć na absolutnie główną stronę walczącą w Powstaniu Warszawskim, ale na takiego, no nie wiem, hegemona polskiej partyzantki, polskiego zrywu antyniemieckiego. Tak, tutaj jeżeli mówimy o tym, że Armia Krajowa miała problemy z uzbrojeniem, z wyszkoleniem, z łącznością, to tak naprawdę i tak mówimy o strukturze, która była absolutnie najlepiej przygotowana do tego Powstania Warszawskiego. To była przede wszystkim struktura potężnego polskiego państwa podziemnego. Potężnego, bo to naprawdę była bardzo, bardzo rozbudowana struktura dysponująca dużymi pieniędzmi, jak na to, jak można było to skonstruować w konspiracji, w warunkach okupacji takiej, jaka była w Polsce. Więc no, tutaj możemy tylko uśmiechnąć się, myśląc o tym, jak musiały być przygotowane te mniejsze organizacje, takie jak właśnie wspomniana przez ciebie Armia Ludowa, Narodowe Siły Zbrojne, które miały zdecydowanie mniejsze możliwości finansowe, zdecydowanie mniejsze możliwości, zdecydowanie mniejsze zasoby ludzkie, tak, bo tutaj jednak rzeczywiście też człowiek bardzo, bardzo dużo robił, więc tak naprawdę ich udział w Powstaniu Warszawskim był często marginalny, ponieważ no, przede wszystkim to też zagrało ten brak takiego porozumienia między tymi organizacjami podziemnymi, w tym sensie, że w momencie, kiedy Armia Krajowa rozpoczynała Powstanie Warszawskie, to ani Armia Ludowa, ani Narodowe Siły Zbrojne po prostu o tym nie były poinformowane, tak? Nie mówiąc już o innych mniejszych jeszcze organizacjach. Więc no, tutaj absolutnie nie miały szans, żeby odegrać poważniejszą rolę i tak naprawdę tylko w skali taktycznej rzeczywiście możemy mówić o ich udziale w Powstaniu Warszawskim. Ale co zabawne, chociaż jest to taki trochę śmiech przez łzy, mówiąc w ogóle o walkach w Powstaniu Warszawskim, jakichkolwiek sukcesach strony polskiej, już tutaj abstrahując od tego, czy to Armia Krajowa, czy jakiekolwiek inne organizacje, to możemy tak naprawdę mówić tylko i wyłącznie o sukcesach na poziomie taktycznym. Sukcesów strategicznych w Powstaniu Warszawskim strona polska nigdy nie osiągnęła. To co to właściwie znaczy, sukces taktyczny? Sukcesem taktycznym jest na przykład zdobycie budynku, tak? Tutaj te symbole Powstania Warszawskiego, o których często mówimy, tak, czyli zdobycie gmachu Pasty przy ulicy Zielnej, zdobycie komendy policji czy kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, zdobycie Gęsiówki 5 sierpnia. To wszystko były sukcesy taktyczne, ponieważ one tak naprawdę poprawiały sytuację na danym odcinku rzeczywiście i często rzeczywiście były dla ludzi ważne, tak, bo na przykład zdobycie Pasty 20 sierpnia wielu ludziom tak naprawdę uratowało życie, ponieważ Pasta była znakomitym punktem obserwacyjnym dla Niemców, znakomitym punktem dla strzelców wyborowych, którzy rzeczywiście no, siali postrach w okolicy, zabijając ludzi przechodzących przez ulicę, próbujących przejść z budynku do budynku w poszukiwaniu jedzenia, w poszukiwaniu bliskich. Więc zdobycie Pasty rzeczywiście w tym momencie wielu osobom ratowało życie, bo po prostu no to zagrożenie, ten cierń wbity w pozycje powstańcze został po prostu zlikwidowany. Natomiast nie było takiego sukcesu strategicznego w postaci zdobycia obiektów, które były naprawdę ważne w kontekście wyzwolenia całej Warszawy. Nie zdobyto przede wszystkim mostów. Podstawowo, no, tak jak wspominaliśmy, plan dowództwa Armii Krajowej był nierealny, tak, no bo zakładano, że Rosjanie tu wjadą czołgami przez mosty prosto do centrum miasta i wygonią Niemców, co tak jakby już z punktu widzenia samej strategii, samego podejścia Rosjan do zdobywania miast było absolutnie nierealne. No ale przede wszystkim, żeby ci Rosjanie mogli wjechać
do Warszawy trzeba było im te mosty zdobyć, a tych mostów nie zdobyto. Nie udało się uzyskać połączenia między dzielnicami, więc tak naprawdę każda dzielnica w pewnym momencie, no, tak naprawdę bardzo szybko, bo już około 5 sierpnia Niemcy zdołali powbijać różne właśnie takie kolce między pozycje powstańcze. 5 sierpnia to jest wielka, to jest najważniejszy dzień tak naprawdę bitwy o Wolę, pierwszej takiej dużej bitwy powstania warszawskiego, w której Niemcy zepchnęli powstańców z ich pozycji i zdołali przebić sobie korytarz do Wisły. I tutaj rozdzielono Stare Miasto od Śródmieścia. Oddzielono Stare Miasto od Żoliborza, Śródmieście przybito, w ogóle było podzielone na dwie części tak naprawdę, tak? I tak naprawdę jedynym miejscem, w którym można było przejść, była słynna barykada w Alejach Jerozolimskich. Mokotów był oddzielony, Powiśle było oddzielone, Czerniaków był oddzielony. Każda dzielnica tak naprawdę funkcjonowała na zupełnie innych zasadach i funkcjonowała sama. Gdyby nie kanały, to w ogóle nie byłoby łączności między tymi dzielnicami. I to był układ, który sprawił, że powstańcy nie byli w stanie podjąć żadnego poważniejszego działania, które by im umożliwiło, tak jak wspomniałem, zajęcia ważnych obiektów, arterii przelotowych przez miasto, mostów. Więc Niemcy poprzez tą słabość powstańców, którzy nie byli w stanie w pierwszych dniach, pierwszych godzinach powstania warszawskiego zrealizować tych głównych celów, byli w stanie w kolejnych dniach, kolejnych tygodniach przez 2 miesiące dzielnicę po dzielnicy to powstanie po prostu dławić, dusić. Jednym z takich pytań, które zadałem na początku, jest to, czy możemy mówić o jakiejś takiej spójnej opowieści o powstaniu warszawskim. Pewnie tak naprawdę na jakimś takim najbardziej ogólnym poziomie można sobie to wyobrazić, ale historyk, profesjonalista i tak jak ty o tym opowiadasz, zacznie wskazywać rozmaite różnice. Powiedziałeś o różnych broniących się dzielnicach, mamy też wojskowych z różnych organizacji, mamy cywili i za chwilę porozmawiamy o no właśnie o tych trudnych, jak sądzę, relacjach pomiędzy tymi, którzy walczyli z bronią w ręku lub walczyli w ogóle w mundurze czy w opasce biało-czerwonej, a cywilami, ale jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo z tego, co opowiadasz, to wyłania się taki obraz tych pierwszych dni, nie wiem, 4-5 może dni powstania, które jakoś dość mocno różnią się od pozostałej części, właśnie pozostałych 63 dni powstania. Czy ja dobrze rozumiem, że te pierwsze dni to jest jednak coś, nie wiem, na kształt jakiejś wojny manewrowej? Nie wiem, czy dobrze myślę. Tak, zdecydowanie masz tutaj rację. To jest trochę tak, nawet jak się przegląda takie absolutnie klasyczne pozycje opisujące powstanie warszawskie sceny militarnej, czy to jest Adam Borkiewicz, czy to jest Andrzej Leonsowa, czy to jest Jerzy Kirchmajer, to wszyscy właśnie zauważają, że te pierwsze 4-5 dni mniej więcej to jest moment takiej inicjatywy powstańczej. To jest moment, kiedy rzeczywiście siły powstańcze dysponują jeszcze na tyle dużymi siłami, na tyle dużymi zasobami broni i amunicji, co w kontekście tego, co mówiliśmy o tych brakach uzbrojenia, tak jest, no, tutaj lekkim nadużyciem tak naprawdę. To jest moment, kiedy powstańcy rzeczywiście są jeszcze w stanie jakąś inicjatywę wykazywać. Nadchodzi ten 4-5 sierpnia, rozpoczyna się bitwa o Wolę, przełomowy moment dla powstania warszawskiego, ponieważ od tego momentu Niemcy absolutnie zyskują inicjatywę i tak naprawdę Niemcy są stroną dyktującą warunki. Powstańcy przechodzą do takiej walki pozycyjnej tak naprawdę, zaczynają, tak powiem, ta wojna manewrowa, tak, czyli ta wojna, która nam się kojarzy z II wojną światową, zamienia się w Warszawie w pewnym momencie trochę w taką pierwszą wojnę światową na zachodzie, tak, że tylko że zamiast okopów pojawiają się barykady. Całe miasto zostaje usiane setkami, tysiącami, no tysiącami to może przesada. W 1945 roku, kiedy Biuro Odbudowy Stolicy robiło inwentaryzację zniszczeń w Warszawie, naliczono około 1038 barykad. To na pewno nie jest liczba ostateczna, być może było ich więcej, być może było ich mniej, ponieważ część z tych barykad powstała już po powstaniu warszawskim, kiedy Niemcy się fortyfikowali. Natomiast miasto rzeczywiście zostało podzielone na taką drobną siateczkę, siatuchnę, jak to pisał Miron Białoszewski, po której chodzenie tak naprawdę wymagało no rzeczywiście co nie większego nakładu czasu, niż to normalnie wygląda w mieście. Tak? Przejście odcinka, który normalnie przechodzą na nie na przykład 15 minut, wymagało teraz 3 godzin kluczenia między barykadami, między podwórkami, między piwnicami, przejściami przybitymi w różnych miejscach. I te barykady rzeczywiście stworzyły takie nowe ramy tego powstania warszawskiego, w sensie takim absolutnie dosłownym.
bo po prostu to miasto zostało ograniczone. Tak naprawdę opowieść o barykadach to jest opowieść trochę, którą możemy tej powstanie warszawskie przeprowadzić, opowieść na kilku poziomach w tym momencie, tak? No bo możemy opowiedzieć o działaniach militarnych, co jest absolutnie oczywistością w tym wypadku. Możemy opowiedzieć o entuzjazmie, tak? Bo pierwsze rzeczywiście dni, godziny powstania, kiedy ludzie budują te barykady, to jest niesamowity entuzjazm obecny w wielu wspomnieniach. Monika Żeromska wspominała, jak na Starówce budowano barykadę i budowała tą barykadę razem z kobietą w ciąży i takiej bardzo zaawansowanej. Kobieta się bardzo cieszyła, że urodzi dziecko w wolnej Polsce, a razem z nimi tą barykadę budowała też prostytutka, więc tam ten przekrój rzeczywiście taki, powiedzmy, społeczny. Tam budowali profesorowie. Jedną z barykad na Powiślu budował jeden ze znanych architektów, więc tak naprawdę to byli ludzie, którzy rzeczywiście te barykady przyciągały bardzo różnych ludzi do siebie. Mhm. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo spójne w ogóle w historii barykad, bo tak naprawdę znamy te obrazy różnych, chociażby z XIX wieku z Francji, tak, gdzie to jest rzeczywiście lud idący na barykady, tak, ten ideał, wolność, równość, niepodległość, tak, to jest braterstwo, to jest właśnie to, co w Powstaniu Warszawskim się w tych pierwszych dniach absolutnie jakoś uzewnętrzniło, ujawniło. No i te barykady to jest też opowieść trochę o takim życiu codziennym, tak, bo na tych barykadach poza tym, że walczono, to także jedzono, rozmawiano o przebiegu powstania, czytano gazety. Barykady były miejscem, w którym można było zrobić sobie zdjęcie, żeby pokazać, że jest się odważnym człowiekiem, który jest na barykadzie, ale barykady także ułatwiały ludziom przemieszczanie się po mieście. Barykady sprawiały, że można było przejść z jednego domu do drugiego, tak, można było poszukać bliskich, znajomych, można było pójść na drugą stronę ulicy, gdzie było podwórko, na którym znajdowała się studnia, żeby tą wodę po prostu przynieść do domu. Tak więc ta opowieść o tych barykadach jest taką opowieścią wielowymiarową i te barykady rzeczywiście zbudowały nowe powstanie warszawskie, sprawiły, że powstańcy absolutnie się za nimi zamknęli i tak naprawdę od tego 5 sierpnia, tak jak powiedziałem, to powstanie warszawskie jest ograniczone barykadami ze strony polskiej, ponieważ Niemcy prowadzą różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby te dzielnice jedną po drugiej po prostu tutaj zdusić, więc tak naprawdę tych działań takich zaczepnych ze strony polskiej to od tego 5 sierpnia to jest naprawdę niedużo, to możemy je policzyć dosłownie na palcach dwóch rąk, trzech takich poważnych działań. Tak jak to opowiadasz, to właściwie aż się nasuwa, żeby powiedzieć, że po 5 sierpnia 1944 roku do końca września, do początku października, to mamy właściwie do czynienia z powstaniem barykad, gdzie ta barykada jest właściwie takim czynnikiem symbolicznym i bardzo praktycznym, tak jak o tym opowiedziałeś. Wspomniałeś też wcześniej o woli i o bitwie wolskiej, ale wola kojarzy się, myślę, jeżeli z czymś, to chyba nie tyle nawet z bitwą, ale przede wszystkim z rzezią na Woli. I myślę, że koniecznie musimy o tym powiedzieć. Te meldunki z pierwszych godzin, meldunki powstańcze wskazywały na to, że już wówczas, od samego początku, siły niemieckie popełniały masowe zbrodnie na mieszkańcach. Tak, rzeź Woli jest absolutnie takim tematem, który, jeżeli mówimy o Woli, to się wysuwa absolutnie automatycznie. Sceny, do których dochodziło na Woli, ale nie tylko na Woli tak naprawdę, bo tutaj mówiąc o Woli też powinniśmy opowiadać o dramacie na Ochocie. Tutaj zwłaszcza Zieleniak nam przychodzi do głowy o tym, co działo się na Starym Mieście w momencie, kiedy upadło na początku września, o tym, co działo się na Czerniakowie w drugiej połowie września, ale także na Mokotowie, na Żoliborzu w późniejszych tych okresach, ponieważ pomimo tego, że w pewnym momencie Niemcy zaczęli ograniczać tą swoją zbrodniczą działalność, to jednak tak naprawdę do samego końca Powstania Warszawskiego dochodziło do niewyobrażalnych zbrodni, do mordowania rannych w szpitalach, do historii tak dramatycznych jak zbrodnia na ulicy Dworkowej, kiedy wyciągano powstańców i cywili z kanałów i po prostu ich tam zamordowano pod murem. Ale to, dlaczego Niemcy ograniczali, to jest wydaje mi się dość ciekawe i takie symptomatyczne. Właśnie tak też trochę odnosząc się jeszcze do tego, co mówiłeś o tej bucie niemieckiej na samym początku.
jest taki zapis rozmowy, którą Heinz Reinfart, czyli jeden z tych największych zbrodniarzy działających na Woli, potem w kolejnych dzielnicach Warszawy, przeprowadził z dowódcą niemieckiej 9 Armii stacjonującej pod Warszawą, walczącej z Armią Czerwoną, generałem von Formanem. I Reinfart podczas tej rozmowy, to jest około północy, 5 sierpnia bodajże, pyta się, co ma zrobić z jeńcami, ponieważ zaczyna mu brakować amunicji do rozstrzeliwania ludzi. I tak naprawdę nie jakieś względy humanitarne spowodowały, że Niemcy przestali mordować Polaków, ale czysty pragmatyzm tak naprawdę. Przeprowadzanie tak masowych egzekucji było po prostu bardzo wymagającym zajęciem ze strony takiej czysto logistycznej, tak? Bo trzeba było tych ludzi zebrać, trzeba było zebrać pluton egzekucyjny, trzeba było tych ludzi zabić, następnie trzeba było te ciała spalić. To wszystko zajmuje czas, to wszystko marnuje amunicję, to wszystko sprawia, że ci żołnierze też w pewnym momencie zaczynają już troszkę innych, że tak powiem, rzeczywistościach funkcjonować. No bo jednak to nie pozostaje bez wpływu na ludzką psychikę dokonywanie tak masowych zbrodni. I to utrudniało Niemcom zwalczanie powstania warszawskiego. A Hitler wyraźnie wymagał tego, żeby to powstanie zdusić bardzo szybko. Wymagał też oczywiście, żeby Polaków ukarać, tak? żeby ich tutaj po prostu wymordować. Natomiast też wymagał szybkiego, sprawnego zduszenia powstania. A to wymagało to po prostu przerwania tych zbrodni, przynajmniej na taką skalę. Dlatego w pewnym momencie przestano zabijać kobiety i dzieci i zabijano tylko samych mężczyzn, powstańców. To jest jakiś zupełnie makabryczny przykład. Jeśli, no nie wiem, waham się, czy mogę to powiedzieć, pseudohumanitaryzmu właśnie nasączonego cynizmem, to jest nie do wiary. Tak, ja jak co roku wracam do tych opowieści przy różnych okazjach, to za każdym razem wypowiadając w zasadzie te same zdania, dziwię się, że w ogóle coś takiego było możliwe, więc tak jest to, znaczy jest to dla nas jest to abstrakcja, tak. Jest to jako, nawet jako historycy myślę, nie jesteśmy w stanie tego w pełni zrozumieć, pojąć, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość, w której obyśmy nigdy nie musieli funkcjonować, chociaż jak pokazuje rzeczywistość, to czasem wraca do nas. Słuchaj, próbując podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy, wiele wątków, wiele tematów, na pewno wiele z nich zasługuje na to, żeby dalej je rozwijać. Znowu u samego początku postawiłem taką hipotezę, że chyba nie ma jednej opowieści o powstaniu i myślę sobie, że właśnie nawet to, co wydawało mi się taką stałą, to znaczy właśnie terror niemiecki i zbrodnie od samego początku do samego końca, bo zaczyna się od mordowania mieszkańców Woli, innych dzielnic także, a kończy się potem na niszczeniu zabytków, na niszczeniu substancji miasta, oczywiście w dalszym ciągu na mordowaniu jego mieszkańców, tych, którzy opuszczali miasto i tych, którzy pozostawali, więc właściwie jak to jest, gdybyś miał powiedzieć, pokusić się o taką odpowiedź na tyle, na ile możemy to zrobić i jako profesjonalny historyk, to czy powinniśmy bardziej iść w stronę jednej opowieści o powstaniu, szukać tych części wspólnych, czy przeciwnie? Nie ma jednej opowieści o powstaniu warszawskim, to od razu mogę powiedzieć bez nawet chwili zastanowienia, ponieważ to wszystko, co mówiłem, tak, to tak naprawdę jest, to są wszystko wyrywki z różnych dzielnic. Czym innym było powstanie na Woli w pierwszych 10 dniach, no powiedzmy 11, bo 11 sierpnia uznaje się za upadek powstania na Woli tak naprawdę. Czym innym było powstanie warszawskie na Pradze, które kończy się 3 sierpnia. Czym innym było na Starym Mieście, które stało się takim symbolem tego powstania warszawskiego, tak, reduta, dzielnica staromiejska, Starówka, no to jeżeli ktoś był ze Starówki we wrześniu 1944 roku w Śródmieściu, był absolutnym bohaterem, był legendą żywą. W Śródmieściu to jest właśnie też taki scena, przykład tego, że nie mamy jednej opowieści o powstaniu warszawskim. To jest moment, w którym właśnie ci uciekający ze Starego Miasta kanałami wychodzą z Włazu Kanałowego na rogu Nowego Światu i ulicy Wareckiej i nagle widzą coś, co wydawałoby im się, że już tak naprawdę nie może istnieć. Widzieli normalne miasto. Na tyle, na ile miasto w warunkach wojny może być normalne. Wyszli ze Starego Miasta, w którym było morze gruzów, w którym te gruzy płonęły, drzew nie było, były tylko kikuty,
ludzkie cienie, które przemykały się gdzieś tam między tymi gruzami, które koczowały w piwnicach. I nagle wychodząc na Wareckiej widzą domy, które stoją, w tych domach widzą szyby w oknach, firanki, ludzi, którzy chodzą sobie normalnie po ulicy, śmieją się, czytają gazety, a na drzewach są liście. I to jest taki, to jest wspólny element dla naprawdę wielu, wielu, wielu relacji ludzi, którzy wtedy wychodzili z tego kanału. Właśnie te firanki, te szyby w oknach i te liście na drzewach. Oni w ogóle zapomnieli, że coś takiego może istnieć, tak? Więc to pokazuje, że to Powstanie Warszawskie było takim zbiorem naprawdę najróżniejszych opowieści. Dlatego w moim przekonaniu, tak jak oczywiście powinniśmy szukać jakichś takich wartości absolutnie uniwersalnych w Powstaniu Warszawskim. Barykady w moim odczuciu są taką właśnie opowieścią miary uniwersalną, bo one tak naprawdę w każdej dzielnicy z różnym natężeniem, ale funkcjonowały na podobnych zasadach, podobne opowieści w sobie skupiając. Ale na przykład, no, tak mówiliśmy dzisiaj sporo o tych akcjach zbrojnych. Tak naprawdę akcje zbrojne, takie poważne ze strony sił powstańczych, to jest sierpień. Czy to są bitwy o Dworzec Gdański, czy to jest zdobycie Pasty, czy to są szturmy na Uniwersytet Warszawski, to wszystko dzieje się tak naprawdę w sierpniu. We wrześniu tego już nie ma. Siły powstańcze są już słabe, już nie są w stanie tego typu akcji przeprowadzać. I tak naprawdę się już tylko głównie bronią. Walki o Czerniaków są absolutną walką o przetrwanie. To już nawet nie jest taka walka, próba uzyskania jakichkolwiek, nie wiem, celów strategicznych, nie mówiąc o taktycznych. Tylko jest taką właśnie walką o przetrwanie, o przeżycie. Jest taki meldunek Jana Mazurkiewicza Radosława z września właśnie, z walk na Czerniakowie, gdzie mówi, że albo dostaną pomoc, albo po prostu zginą w tych gruzach, spalą się tam. Dlatego w moim odczuciu to Powstanie Warszawskie powinniśmy poza tymi wspólnymi jakimiś ideami, które wyciągamy z tych 63 dni, powinniśmy jednak w miarę możliwości niuansować, opowiadać na różnych poziomach. I tak samo na przykład jedną z takich opowieści, które już dzisiaj pewnie tego nie zdążymy omówić sobie, ale warto o tym pomyśleć. Są relacje między powstańcami a ludnością cywilną, tak, które na początku były idealne, ludzie wiwatowali widząc powstańców, a z czasem jednak te relacje się mocno skomplikowały. Chociaż oczywiście bez ludności cywilnej to Powstanie Warszawskie skończyłoby się zdecydowanie szybciej, tak? Bo jednak cywile zapewniali powstańcom to zaplecze niezbędne do przetrwania. I tak jeszcze na koniec tylko może tego wątku, że w wspomnieniach Jana Leszka Wójcickiego, żołnierza batalionu Czata 49, który walczył na Woli, na Starym Mieście, na Czerniakowie. Ma mało znane wspomnienia, ale naprawdę niezwykle wstrząsające. Jest taka scena, gdy już wyszli z Woli, przychodzą na Stare Miasto i nagle podchodzi do niego mężczyzna, który mówi, że wy zabiliście mi syna. I on wtedy, Wójcicki wtedy to komentuje, że on wtedy chciał wyć, chciał płakać, chciał krzyczeć z rozpaczy, z bezsiły, że no tutaj rzeczywiście ci ludzie, których mieli uratować, nagle ich winią za swój dramat. Ale on jako oficer tego nie może zrobić i musi trwać na swoim posterunku. To jest, takich opowieści jest no, mnóstwo, tak. Z drugiej strony mamy Mokotów, mamy Żoliborz, które do drugiej połowy września funkcjonowały w miarę jak na warunki powstańcze, to też trzeba zawsze dodawać, spokojnie, bezproblemowo. Te wszystkie piosenki wesołe z Powstania Warszawskiego to właśnie jest Mokotów, to jest Żoliborz. Mhm. A więc nie ma jednego Powstania Warszawskiego. Nie ma jednego Powstania Warszawskiego, jest wiele wątków, a to na pewno nie jest nasza ostatnia rozmowa na ten temat. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchają Państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.